Witam w tym filmie. Chcę Wam powiedzieć, jak układać drewno kominkowe, żeby szybciej wyschło. Bo zawsze układałem korę do góry. Ale parę lat temu wyczytałem w takim modnym artykule, że należy drewno układać właśnie odwrotnie. Bo każdy praktycznie układa o tak. Ponoć, jak drewno schnie, paruje, to cała wilgoć w formie pary leci do góry i tak jest utrudnione parowanie wilgoci. A co jeszcze? Jak ta para leci do góry, to kora przez kora odbija do góry, to cała wilgoć leci do góry. I to właśnie wyczytałem parę lat temu, zacząłem tak układać. To się sprawdza i to się bardzo dobrze sprawdza. Takie drewno po roku sezonowania to praktycznie jest takie suche, jak kiedyś dwa sezony było suszone. Tylko oczywiście jak tak układamy, to musi być wszystko pod dachem. Ale jest naprawdę duża różnica. Nie wierzyłem w to, ale jak spróbowałem, to tylko i wyłącznie układam w ten sposób, tak jak w tym artykule pisałem. Także polecam Wam ten sam sposób układania. Cześć.